Witamy Aleksandrę Gradowską w Teatrze Małgorzaty Dudy-Cynkozery przed premierą dzieła sztuki Czechowa. Czechowa. Jak w tej sztuce, w zupełnie innej konwencji zrealizowanej, się czujesz? Ja pracuję z Żanną już wiele lat, więc wszystkie pomysły Żanny są takie świeże, są inne. Są innym spojrzeniem tak naprawdę. Ja się w nich świetnie odnajduję. Może już przez tą współpracę wieloletnią już się tego nauczyłam. Żanna często zaskakuje, także Czechow nie był dla mnie czymś tak wielkim i nowym, bo już Czechowa jakiś czas mamy tak naprawdę. Czy Żanna jest trudną reżyserką? Apodyktyczną, czy miłą i wymagającą? Na pewno jest wymagającą reżyserką. No nie powiem, że zabraknie czasem na próbach kłótni, to może za duże słowo, ale spięć na pewno, które się pojawiają. Tak zwanego bata nad tak, aktorem. Tak, ale to zawsze się rozchodzi po kościach, wiemy, że to wszyscy, że to jest w dobrym celu. Także no, wydaje jest się, ciężka. Wydaje się być cudownym reżyserem, cudowną tak. kobietą przede wszystkim i aktywnie działającą i promującą ten trudny rodzaj teatru. Mm-hmm. Powiedz mi, jak z kolei z Małgonią Dudą-Kozerą się poznałaś i jak ci się z nią współpracuje? Jak ci się podoba miejsce i pomysł na ten teatr? No miejsce jest na pewno wyjątkowe, jest magiczne i na pewno oryginalne. Drugiego takiego myślę, że ciężko znaleźć. Z Małgosią tak naprawdę poznałam się stosunkowo niedawno, dzięki Żannie, kiedy zaczęliśmy tutaj tą współpracę. Także na ten temat wiele nie mogę powiedzieć, ale jak najbardziej Małgosia również jest bardzo barwną osobą, z ciekawym podejściem, także ta współpraca się układa. A to przemieszczanie się w trakcie spektaklu, to nowum właśnie tutaj w tym miejscu i często i w teatrze. Mhm. Czy to ci nie sprawia trudności, czy dalej jesteś jakby w tym mhm. swobodnie się możesz w tym poruszać jako aktor, jako aktorka? To znaczy, no jest to zupełnie inna przestrzeń niż przestrzeń w teatrze, gdzie mamy scenę. Tym bardziej, że jest to na tyle oryginalny spektakl, że widownia podąża za nami tak naprawdę. Więc mamy parę pomieszczeń, w których musimy się odnaleźć, musimy w nich grać, także jest to zupełnie co innego niż graliśmy wcześniej na scenie. Na pewno jest to ciekawsze i sprawia to lekką trudność ze względu na to, że musimy się po prostu wdrożyć w nowe miejsce. To są nowe sytuacje, inaczej wyglądają te niektóre sceny. Także no, zanim się wdrożymy, to trochę czasu mija tak naprawdę. Czyli widzisz siebie w tym teatrze? Jakieś plany związane z tym teatrem? Planujecie kolejne sztuki z Żanną? To na pewno, tak. Na pewno będą nowe spektakle, ale to już zostawiłabym reżyserce może na zdradzenie. Ostatnie pytanie. Jak sądzisz, jak twoim zdaniem jest, czy teatr jest trendy? Teatr jest trendy, jak najbardziej jest trendy, teatr był zawsze trendy. Tak naprawdę i dla starszych, i dla młodszych, i dla dzieci, także każdy znajdzie tu swoje miejsce, więc jak najbardziej jest trendy. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.